Witam wszystkich bardzo serdecznie, a to jest pokazanie właściwie ze Steama nowego rezerwatu i... A to za chwilę przyjdziemy. Na sam początek nowy rezerwat. No, jak wiadomo 28 czerwca wyjdzie. Jakieś ważne informacje? Że odbędzie się we Finlandii. Za chwilę plusy, minusy wam powiem. Najpierw możemy sobie obejrzeć zwiastun. When the Ice Age ended, our country was formed. Where water meets skies, you'll find the coast of the Northern Light. Welcome to Finland. About 10,000 years ago, the Ice Age left all kinds of things to discover here in Finland. And ever since then, people have been leaving their mark too. Of course, you're here to hunt. And at this time of year, you'll see whitetail, moose, brown bear, and even lynx. After the sun goes down, you're likely to find the infamous raccoon dog. But you won't forget the first time you spot a white willow ptarmigan from the shore, Eurasian teal on the water, or hear the unique mating call of a capercaillie. Whatever game bird you're looking for, there is a good chance you'll find it here. If you're lucky, you might even see the Northern Lights. So let me be the first to welcome you to Finland and to the coast of the Northern Light. Welcome to Revontuli Coast. Tak. To już możemy sobie zatrzymać. Tu mamy zdjęcia. Na sam początek. Jest to rezerwat finlandzki, znaczy będzie w Finlandii. Będzie się na nim znajdowało około 19 zwierząt. Tu jest zapoluj na 19 różnych gatunków. Będą nowe, jak i stare gatunki zwierząt. Dla mnie oczywiście jest jeden minus. Ponieważ, popatrzmy co tu, niedźwiedź, mulak, jenot, tam widzieliśmy jeszcze łosia i rysia, a większość, po prostu większość zwierząt na tym rezerwacie, to będą ptactwa po prostu, jakieś kaczki, jakieś gęsi, takie wiecie, które no po prostu... Jakoś jak dla mnie nie robił wielkiego wow. Będą kaczki, jakieś gęsi tam, nie wiem dokładnie co jeszcze trzeba sobie przeczytać. I to jest dla mnie wielki minus, że twórcy znowu poszli w tą stronę, że dajmy tak jakichś po prostu dużych zwierząt tu nie ma. Zajdziemy na przykład łosia, niedźwiedzia, mulaka, jenota. No i to mnie w sumie cieszy. Ale zabrakło tak jeszcze tych więcej dużych zwierząt. Bardziej drapieżników. Coś, co naprawdę moglibyśmy odczuć strach, rozumiecie? A tu tak polując taką kaczkę, to bardziej symulator kaczek się robi. Więc jak dla mnie, jeśli chodzi o zwierzęta, to szału nie ma. Ale jest przynajmniej... lepiej. Jest dużo lepiej, bo to, co widzieliśmy ostatnio, to była tragedia moim zdaniem. Zero drapieżników, coraz więcej pojawiało się właśnie takich kaczek, takich indyków. Po prostu małe zwierzęta. Jakoś za małymi zwierzętami nie przepadam The Hunterze. Moim zdaniem brakuje tu dużych zwierząt i drapieżników.
Więc jeśli chodzi o zwierzęta, to tak średnio oceniam. Jeszcze zobaczymy, jak będzie. Jeśli chodzi o mapę, widzimy nowość chyba, bo nie wiem, czy zorza polarna była w The Hunterze, raczej nie. Ale na 100% nie jest to. Nie wiem, jak to na Alasce. Wiecie co? Nie wiem, jak na Alasce było, więc tu wam nie powiem na 100%. Ale jeśli chodzi o samą mapę, może czekajcie, pokażę wam takie zdjęcie. Oto. Przyjrzyjcie się tym terenom. I może. No, to jest to samo. Oj, tu się przyjrzyjcie. To mnie denerwuje to, że twórcy nie zrobili nowej mapy. Po prostu skleili dwie podstawowe mapy, które były w The Hunterze. Moim zdaniem jest to sklejona mapa Kraina Jezior, która jest w Ameryce, i ta jedna europejska podstawowa, która była w Niemczech. Może tu jeszcze będzie? Moment. Oto widać, że dużo będzie wody, no bo kaczki, to wiadomo. Ten las jest taki. W ogóle nie wiem, czy ten most nie był w tym. Na Alasce było dużo tych mostów, ale tu może troszkę inny jest. No i te lasy, to wszystko mi po prostu mieszanka. Kraina jezior. Tu to samo, Kraina jezior i ten niemiecki rezerwat podstawowy. Bulaki tu mamy. Łosia. Niedźwiedź, no czyli ryś, czyli te gatunki po prostu co były. Czyli tu mamy jenota. O, to nowy gatunek. No i tu już widzicie kaczki, więc tu jakoś już nie ten. W ogóle jak możemy zobaczyć tu na ten obraz przedstawiający rezerwat, czy lecące kaczki. Więc no. Więc Finlandia, czyli Europa, no. Tu też jest kolejna taka sprawa, co nie? Bo ja na przykład wolałbym jakieś Afrykę Środkową. Albo Azję. Najbardziej to bym chciał zobaczyć w Hunterze Azję. Albo Amazonkę. To są te dwie. Te dwie rzeczy, które. No, to są dwie mapy, które najbardziej chciałbym zobaczyć. W Azji są niesamowite zwierzęta. Można by to naprawdę niesamowicie zrobić i przyroda też jest. To samo jest w środkowej Afryce. Oni niby zrobili już Afrykę, ale to było takie. No wiecie, takie najbardziej podstawowe zwierzęta. A zabrakło takich typowych dla Afryki. A te lwy dodawali tam w aktualizacji. Z tego co pamiętam. Dobra. Teraz mamy kolejną rzecz. Czyli nowa gra, która ma zostać wydana w najbliższym czasie. Koszt nie wiadomo. Jeszcze zapomniałem dodać, że ta mapa do The Huntera będzie pewnie kosztowała 28 zł i twórcy mogą dać na premierę przecenę, tak jak jest to z innymi nowymi rezerwatami dodawanymi. No i tak. Mamy Call of the Wild The Angler. Nie wiem, nie umiem jakoś po angielsku czytać. I tak, to nam prezentuje nowy wymiar myślistwa. Czyli to nie jest takie myślistwo jak znamy, tylko jak to ładnie powiedzieć, wędkarstwa. Mamy tutaj wędkarstwo tych twórców. No, czy można było się tego spodziewać? Trochę tak, trochę nie. Cieszy mnie, że twórcy wreszcie poszli w wędkarstwo i nie będzie to samo, co tylko polowanie. Oczywiście twórcy wydali wiele innych gier, co nie? Takie
O myśliwstwie, o wędkarstwie. Rage 2 jest też. Juice Cast też jest z tej firmy, więc wydawnictwa, więc no, to nie jest tylko tak, że tylko te dwie gry. I co? Możemy sobie zobaczyć zwiastun na początek. What is it about your hobby that keeps you coming all the way out here? Is it the freedom? Wandering in search of that perfect spot? You've made your own path through these hills. Tasted the fresh water of our lakes, our rivers. You've been on the water with friends at sunrise and helped the locals long past sunset. But you just keep coming back. At this spot, you got a pretty good idea what's lurking beneath the surface. But there's only one way to find out. Whether it's the one you ride home about or the one that gets away, that feeling is what gets you hooked. That whether it's your first time or your 100th time, you never know what you're gonna catch until it's caught. Call of the Wild, the Angler. Tak, muszę powiedzieć, że to może być niesamowita gra. Dlaczego? Bo jeśli chodzi o naturę, to ci twórcy robią to genialnie. Widzimy zresztą po The Hunterze, jest to gra zrobiona, jeśli chodzi oczywiście o grafikę, o zwierzęta i o ten realizm. No wiemy, że czasami z tą grą różnie bywa i ona nie jest jednak do perfekcji zrobiona, to przyznam. Czasami parę błędów ma, no i to nie małych, ale to jej można wybaczyć. Mam nadzieję, że jeszcze ją tak pod. Mam nadzieję, że to będzie troszkę lepiej wydana niż The Hunter, i mam nadzieję, że The Huntera trochę poprawią, żeby tych błędów było mniej. Tak, ja na rybach się nie znam, więc tu powiem tak krótko, że cieszę się, że to gra wychodzi. Będę chciałby sobie ograć. Tak, i też pewnie będziemy mieć parę map do wyboru po całym świecie, mam nadzieję. Będziemy mogli jechać, jak tu widzimy, motorówką płynąć, samochodem dojeżdżać po całej mapie, więc to jest, i na nogach pieszo, to jest naprawdę super. Grafika na pewno będzie ładna, jak na takie gry, rozumiecie? Możliwość poruszania się, czy to z samochodem, czy motorówką, też niesamowicie. No i ten klimat, no na pewno zrobi tu wrażenie. Jeśli chodzi o tą rybę. Więc tak, ja wiem, że tu już i ta gra, i ta mapa już od dawno była, że tak powiem, już opublikowana i co powiedziano przez twórców. Ja tak sobie zrobiłem teraz ten odcinek, więc ja wiem, że pewnie niektórzy z was już wiedzą o niej i to, co wszystko powiedziałem, to już możliwe, że wiedzą. Okej, to tak mówię dla tych może, co tak się mniej interesują, a chcieliby kupić grę. No więc z niecierpliwością czekamy na tą grę i na ten dodatek. Mam nadzieję, że będzie ona super zrobiona. Do tego rezerwatu nie jestem za bardzo przekonany. Jak mówię, za mało drapieżników i dużych zwierząt. Ale zobaczymy. Może jakoś się nam spodoba. Cześć.